2,5 minuty do końca, 4 punktami prowadzi Dolny Śląsk, a przed nami damy rady! Ale on nie może nas tak kosić! Gdzie jest Łuczeszyński? Kto go pilnuje, tego samca? Blokowanie. Tak jest. Już Kuba strzel. Rzuty. Piąty faul? Piąty faul Dolnego Śląska na linii rzutów wolnych. Jakub Łuczeszyński. Tylko słyszeliśmy szmer siatki. Wjechał i punkty zdobył. Co ma 8? Kto kryje 8? Ja się pytam. Po ptokach. Na 4 punkty by się zbliżyli, to szło wygrać. Ale samca chyba broni Karol, to jest ważne. Nie nadążą, nie nadążą za nim. Ale twój lepiej zagrał przeciwko tym Wocławkowi. Mi się wydaje. Teraz dwa razy wybrałem. 4 trójki sprzedał. Ale znowu nie penetrował, nie wierzył tak jak w tym. Jakby to i to połączył, to by było ekstra. Ostatnie 13 sekund. 10 punktami prowadzi kadra województwa dolnośląskiego. Thank you.
Ale proszę Państwa, kadra Dolnośląskiego wygrywa 77-68 i tym samym Dolnośląskie w wielkim finale o Puchar Prezesa TKM. Dolnośląskie zagra jutro w finale z gospodarzami z TKM Włocławek, a Dobrowa Górnicza w małym finale z basketem Suchy Las. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra. Jeszcze damy komuś nagrodę MVP.